Dzień dobry, Krzysiu Net. W tym odcinku przedstawię trawę cytrynową. Jeszcze przed tym kilka wyjaśnień. Po pierwsze, widać inny stolik. Mam nadzieję, że nie będzie lepiej widać i przy okazji stolik lepiej odbija fale dźwiękowe, więc lepiej mnie będzie słychać. Druga sprawa, miało być o czymś wiosennym, a dziś mamy trawę cytrynową, która nie jest do końca wiosenna, ale po prostu mi się pomyliło ostatnim razem, miało być jesienne i w ogóle nie chodziło o trawę. I jeszcze trzecia rzecz, podtytuły odcinków. Ja wiem, że one są coraz trudniejsze, ale na początku zacząłem je nadawać, no i tak potem już się kończyły pomysły i cały czas jakieś dziwaczne daje teraz. Więc trawa cytrynowa, ostatnio do kupienia w wielu sklepach. Jest to po prostu trawa, która daje aromat cytryny. Są to takie zwinięte rurki. Właśnie można różną jakość tej trawy w sklepie dostać. Niektóre są takie fajne, duże, zwinięte rurki. Niektóre są takie bardzo jakby zmielone, więc lepiej oczywiście jak się trafi lepszej jakości. No widać już na pierwszy rzut oka, czy są zbytnio pocięte, zbytnio zmielone. I teraz na herbatę jedną dajemy jak zwykle łyżeczkę herbaty. W tym przypadku daję czarnej. Myślę, że czarna się najlepiej nadaje, chociaż może komuś innemu będzie z inną smakowało. I daję około takich właśnie dużych rurek. Daję 3-4. Tak, na oko, ale niewiele. Zaraz pokażę. O, gdzieś tyle, mam nadzieję, że to będzie w miarę widać. I zalewamy gorącą wodą. I zostawiamy do zaparzenia na kilka minut. Myślę, że nawet 10. Właśnie tutaj dominują dwa smaki w trawie cytrynowej. Jeden to jest typowo cytrynowy, taki cytrusowy, może troszkę taki bardziej limonkowy. A drugi to jest trawiasty. Jeśli zaparzymy dłużej, będziemy czuli bardziej ten trawiasty smak. Ja taki wolę, bo jakbym chciał po prostu cytrynowy, to sobie dam cytryny. Akurat to można kupić u nas, czyli w Polsce. No i jest to dość wydajna rzecz. Myślę, że warto kupić. Nie jest tania. Kosztuje no około jakieś takie najtańsze widziałem za gdzieś 4-5 zł paczki, ale to faktycznie są takiej niskiej jakości. Czasami na jakichś nawet targach widziałem. No trzeba po prostu poszukać. Może też być w sklepach ze zdrową żywnością czy na takich działach w większych sklepach. Po tych paru minutach pijemy i delektujemy się. Dziś było krótko, bo też bardzo prosta i łatwa do wyjaśnienia rzecz. W następnym odcinku będzie jaśmin. Nie wiem, czy odcinek będzie za tydzień, może wcześniej, raczej wcześniej. Ostatnio była długa przerwa, ale troszkę niewiele czasu jest, więc teraz poleci pewnie kilka szybciej. To dziękuję bardzo. Do zobaczenia za tydzień.